Cześć, drogi widzu, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale mówimy sobie Supply Paryża, bo jak na razie jest on ogromny. Jak sami widzicie na ekranie, z tygodnia na tydzień tego Paryża przybywa. Czy jest to dobre dla nas, dla inwestorów? Totalnie nie. Dla nas najlepszym schematem byłoby zakończenie się promocji już w tym momencie. Jak ta promocja będzie trwała jeszcze tydzień, 2, 3, 4, 5, 6, a co gorsza, może 7, jak i 8, nie wiemy tego, lecz możemy się domyślać. To jest po prostu kaplica. Czy Source 2 spowoduje wzrost Paryża i zmniejszenie się Supply? U? najprawdopodobniej tak, ale jeżeli zmniejszy się supply Paryża i wzrośnie cena Paryża, to najprawdopodobniej cena Antwerpu jak i Sztokholmu również powinna wzrosnąć. A pamiętajcie widzowie, że 17 marca 2024 roku startuje pierwszy major na Source 2, który będzie organizowany przez PGL, tak PGL, tych ludzi, którzy robili również Antwerp jak i Sztokholm, dwa eventy bez stłag. Więc, jakby jakimś cudem Kopenhaga również wyszła bez tła, to inwestorzy Paryża są w dupie za przeproszeniem. Long-termowcy są w dupie. Drogi widzu, daj znać, co o tym sądzisz w komentarzu. Trzymaj się i cześć.